Jak poinformował minister zdrowia, chcąc odciążyć podstawową opiekę zdrowotną ze zlecania za pośrednictwem lekarza badania w kierunku COVID-19, rząd umożliwia nową ścieżkę testowania. Zlecenie testu w kierunku COVID-19 będzie można już zrobić samodzielnie za pomocą formularza dostępnego na stronie gov.pl/dom. Wystarczy go wypełnić i po pozytywnej kwalifikacji skontaktuje się z nami konsultant z Centrum Monitorowania Domowej Opieki Medycznej. Następnie zgłaszający otrzyma zlecenie na test z systemu e-kolejka. Jak wynika z raportu Ministerstwa Zdrowia, na dzień dzisiejszy, 16 marca, w powiecie pabieńskim przybyło 51 nowych osób chorych na COVID-19. Obecnie wskaźnik liczby zakażonych na 10 tysięcy mieszkańców wynosi 4,28. Ostatniej doby wykonano 248 testów, z czego wynik pozytywny uzyskało 55 osób. Doszło do jednego zgonu w wyniku chorób współistniejących wraz z COVID-19. Wyzdrowiało natomiast 51 osób. Kwarantanną objętych jest 1077 mieszkańców naszego powiatu. W województwie łódzkim osób chorych na COVID-19 podczas ostatniej doby przybyło 1064, co plasuje nasze województwo na niechlubnym trzecim miejscu po województwach mazowieckim i śląskim. W łódzkim wskaźnik liczby zakażonych na 10 tysięcy mieszkańców wynosi 4,35. Pabieńscy policjanci brali udział w zatrzymaniu nielegalnych imigrantów ukrytych w naczepie tira jadącego trasą S8 na zachód Europy. Mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom z placówki Straży Granicznej w Łodzi. To 5-osobowa grupa cudzoziemców, która przedostała się do Polski nielegalnie. Funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej po zerwaniu plomb celnych w części ładunkowej ciężarówki znaleźli nieletnich Afgańczyków w wieku 14 i 16 lat. Byli ukryci między paletami z transportowaną folią, udzielono im podstawowej pomocy przedmedycznej. Wszyscy przekroczyli granicę Polski od strony Słowacji, podróżowali w ukryciu prawdopodobnie z terytorium Turcji przez Bułgarię i Węgry. W sprawie został również przesłuchany w charakterze świadka kierowca ciężarówki, obywatel Bułgarii. Mężczyzna o incydencie poinformował swojego dyspozytora, a następnie służby mundurowe. Po zakończonych czynnościach zezwolono mu na kontynuowanie podróży. Wobec wszystkich zatrzymanych wdrożono procedurę administracyjną zmierzającą do zobowiązania cudzoziemców do powrotu. 4 16-letnich obywateli Afganistanu postanowieniem sądu zostało umieszczonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie. 5 14-latek został skierowany do jednej z placówek wychowawczo-opiekuńczych w Łodzi. 12 marca na drogach województwa łódzkiego przeprowadzono działania w ramach akcji Prędkość. Funkcjonariusze drogówki Komendy Powiatowej w Pabienicach skontrolowali 48 pojazdów. Aż 35 kierowców tych pojazdów przekroczyło dopuszczalną prędkość. Efektem tych działań było zatrzymanie jednego prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę. Pozostali w zależności od przekroczonej dopuszczalnej prędkości otrzymali mandaty. Przypomnijmy ku przestrodze, że za przekroczenie do 10 km grozi nam mandat 50 zł. Jeśli będziemy jechać od 11 do 20 km na godzinę, nazwijmy to ponad normę, dostaniemy mandat od 50 do 100 zł plus 2 punkty karne. Od 100 do 200 zł i 4 punkty karne kosztować będzie przekroczenie dozwolonej prędkości od 21 do 30 km na godzinę. Kolejna pozycja w taryfikatorze to mandat od 200 do 300 zł i 6 punktów przy przekroczeniu od 31 do 40 km na godzinę. 8 punktów karnych i mandat od 300 do 400 zł grozi za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km na godzinę. Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, mandat od 400 do 500 zł i 10 punktów karnych to efekt przekroczenia dozwolonej prędkości powyżej 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. I właśnie podczas ostatniej akcji mundurowi zatrzymali jednego kierowcę, który prowadził pojazd mimo cofniętych uprawnień do kierowania. W tym przypadku sprawa zostanie skierowana do sądu, za co grozi grzywna lub kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2. Ale to nie wszystkie wychwycone podczas akcji nieprawidłowości. Zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych właścicielom pojazdów za niewłaściwy stan techniczny i za brak badań technicznych. Podczas wszystkich akcji prędkość oraz rutynowych kontroli przeprowadzanych przez pabieńskich policjantów od początku roku za przekroczenie prędkości zatrzymano 1173 kierujących, a 8 kierowców straciło prawo jazdy na 3 miesiące.
Policjanci apelują do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszyli szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Człowiek sceny i słowa, człowiek orkiestra. Artur Andrus, który od lat bawi publiczność, a jego twórczość nie przestaje zaskakiwać, przyjechał do Miejskiego Ośrodka Kultury na podwieczorek. Zainteresowanym wyjaśniamy, nie był to popołudniowy posiłek, lecz artystyczna uczta dla ducha, którą w różnych miejscach organizuje jego autor Leszek Bonar, dziennikarz, reżyser i komentator. Państwa, dzisiejszy gość jest stosunkowo mało znany, ale liczyłem na to, że może jednak ktoś z Państwa spotkał się z tym nazwiskiem i wynika z tego, że tak źle nie jest, skoro Państwo przyszli przed Państwem. Artur Andrus. Podwieczorek z gwiazdą to cykl spotkań o charakterze autorskim. Rozmowa dotyczy tematów związanych przede wszystkim z zawodowymi doświadczeniami i przygodami Artura Andrusa, ale nie tylko. Pytania dotyczyły czasów jego studiów oraz początków pracy w Polskim Radiu. Opowiadał m.in. o Wojciechu Młynarskim oraz swojej koleżance, pisarce Marii Czubaszek, z którą współpracował. Zdradził, że podarował jej w prezencie torebkę od pabieńskiej projektantki Agnieszki Madaj. Zrobiona specjalnie dla niej z reprodukcją obrazu Beksińskiego, bo Marysia uwielbiała obrazy Beksińskiego i specjalnie dostała w prezencie tę torebkę i chwaliła się nią, nosiła ją na różne okazje, chwaliła się, że to jest coś takiego specjalnie dla niej przygotowanego. Obowiązkowo pojawił się też akcent lokalny, ponieważ zawsze przyjeżdżając do danego miasta, Artur Andrus chce się dowiedzieć, co w trawie piszczy. I to właśnie artykuły umieszczone w prasie stają się dla niego inspiracją do tworzenia choćby wierszy. I to jest zawsze tak, że to nie powstają takie wiersze, które na przykład mogą być jakąś konkretną analizą albo komentarzem, bo ja sobie daję na to bardzo krótki czas. Tak, żeby się nie zorientować za bardzo, tylko żeby się zainspirować. A tu są takie na przykład, jest tutaj na samej górze. Księgowa przeskrobała i pójdzie siedzieć. Na przykład to jest już intrygujące. Ale proszę, a tutaj na przykład przedszkola kuszą ofertami. I to są takie rzeczy, które jakoś tam mogą intrygować. Zresztą tutaj zobaczyłem potem, bo byłem ciekaw, co to z tymi przedszkolami, które kuszą ofertami. A co do tej księgowej, to też mnie zaintrygowało. Proszę, to się łączy jednak jedno z drugim, bo to 2 marca Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrzył sprawę Agnieszki Esz, księgowej przedszkola miejskiego numer 4. Czyli to się jakoś tam łączy. No i takie, mówię, to nie są jakieś komentarze, tylko takie inspiracje. Na przykład o tutaj zobaczyłem, jest... To jest inspirujące takie. Odwodnią Piłsudskiego jest na przykład. Odwodnią Piłsudskiego i zrobią nowe chodniki w powiecie, na przykład chodnik we Wrzącej będzie. Tu jest miejski Big Brother na przykład. Jest na ulicach miasta, śledzi nasz aż 96 kamer. Obraz jest obserwowany całodobowo w siedzibie Straży Miejskiej na 9 monitorach 43-calowych. I tutaj są informacje o tym, gdzie, jak i tak dalej. Proszę, tutaj jest na przykład informacja też taka. W 2020 roku wykorzystano także nagłośnienie współpracujące z monitoringiem. Były to komunikaty głosowe przekazywane przez operatora. Najczęściej dotyczyły odpowiedniego zachowania w Parku Słowackiego i na Lewitynie. Czyli domyślam się, że nagle z takiej kamery słychać: halo, proszę zebrać te butelki tam na przykład. No to jest intrygujące. Co jeszcze? I na bazie przytoczonych artykułów Artur Andrus napisał wiersz zatytułowany Pabienicka Sielanka. Mrugnęła gwiazda do księżyca, księżyc się kłania z nieboskłonu, mimo pandemii w Pabianicach powstaje klasa saksofonu. Sowa huknęła w leśnej głuszy i słowik w chaszczach cicho łka, szkołę muzyczną się osuszy, termomodernizacja trwa. Słowik się cały zalał łzami i szloch słowiczy słychać w chaszczach. Przedszkola kuszą ofertami, jedną księgową kuszą zwłaszcza. Dziadzio, co jeszcze żwawy całkiem, wspomina siedząc w kuchni w Kucki, że jak spotkali się z marszałkiem, to aż odwodnił się Piłsudski.
Jaś chciał oświadczyć się dziewczynie, niósł jej w prezencie róże białe, z głośnika ktoś na lewityne ostrzegł go: Stachu, zwariowałeś? Lisek spokojnie śpi na łące i przyśni mu się taka scena. Piłsudski idzie i we wrzącej na saksofonie gra Chopina. I taki jest właśnie Artur Andrus, bardzo sprawnie władający polskim słowem oraz inteligentnym humorem. Spotkanie autorskie, które odbyło się w reżimie sanitarnym przy 50% widowni, jak było widać i słychać, bardzo się podobało. Podwieczorek był pełen lekkiego humoru, relaksu i zabawy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Artur Andrus. Ja może na wszelki wypadek odchylę tę maskę, żebym był troszkę bardziej rozpoznawalny, ale ta maska jest nieprzypadkowo, bo to jest symbol tych czasów, w których się spotykamy. Ja miałem tę przyjemność spotkania się z publicznością w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach. Po długim czasie niespotykania się w ramach takiego cyklu Podwieczorek z Gwiazdą, przepraszam, ale gwiazdą tym razem jestem ja, tak zadecydował Leszek Bonar, autor tego cyklu. Jesteśmy po bardzo miłym spotkaniu i mam nadzieję, że przed kolejnymi takimi, kiedy już będziemy mogli te maski, będąc nawet w odpowiednim dystansie, ale jednak gdzieś odłożyć i zapomnieć o tym czasie, kiedy nie mogliśmy się ze sobą spotykać. Na razie serdecznie Państwa pozdrawiam. Dziękuję za to spotkanie w Pabianicach. No i mam nadzieję na kolejne. Wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi. Pozdrawiam serdecznie. Czym różni się kraszanka od pisanki? Co to jest kołatka terkotka? Z czego wykonuje się palmy wielkanocne? Co oznaczają pokarmy w wielkanocnym koszyczku? Na czym polegał kurek dyngusowy? Na te i inne pytania odpowiedzi uzyskano podczas rodzinnych wielkanocnych warsztatów zorganizowanych przez Muzeum Miasta Pabianic. Ich celem było przede wszystkim przybliżenie uczestnikom tradycji i zwyczajów świąt wielkanocnych. Mówimy o dawnych zwyczajach, porównujemy do dzisiejszych. Przypominamy dzieciom, jak i również starszym takie zwyczaje, jak na przykład chodzenie z kogutkiem, czym różni się śmigus od dyngusa, bo jest to różnica. Mówimy o symbolice Wielkanocy, o tym, kiedy zaczynamy, ile trwa Wielki Post, tak naprawdę od środy popiercowej, prawda? Przez 40 dni przygotowujemy się do świąt wielkanocnych. Opisujemy różne techniki zdobienia jajek. W poznawaniu zarówno historii, jak i ciekawostek związanych z tymi świętami pomogła prezentacja multimedialna, podczas której prowadząca zajęcia Justyna Ruszkiewicz zachęcała do wspólnej rozmowy. Dzięki interakcji uczono się nawzajem, dzielono się swoją wiedzą. Byłam zaskoczona tym, że naprawdę niektóre szczegóły dzieci znały, nawet jakieś trudne nazwy, no i również tym, że są zainteresowane, nie wstydzą się, są aktywne, no ale też poznały różne trudne nazwy, o których wcześniej nie wiedziały, na przykład jak kraszanka. Więc też poznają tą różnicę między kraszanką a pisanką, bo często jest tak, że jajko wielkanocne, mówimy się ogólnie, że jest to pisanka, a różnica jednak istnieje. To, co niewątpliwie wzbudzało też zaciekawienie uczestników, to dawne eksponaty, które urozmaiciły spotkanie. Wyciągnęliśmy z naszych magazynów i pokazujemy przedmioty, które no, nie są na wystawie, ale wzbogacają tą prezentację, bo mówimy o dawnych, tradycyjnych, prawda, przedmiotach stowionych, związanych z Wielkanocą, na przykład śmigusówki drewniane, które tutaj już kilkadziesiąt lat mają, lub takie drewniane kołatki, no dzisiaj też popularnie używane w kościele w Wielki Czwartek, ale dla dzieci jest to zawsze atrakcja, żeby taką kołatką hałasu narobić. W drugiej części warsztatów był czas na tworzenie. Można było przyozdobić styropianową pisankę lub pokolorować wielkanocny koszyczek w kształcie zajączka lub ten z akcentem muzealnym. W warsztatach ze względu na reżim sanitarny mogło uczestniczyć zaledwie kilka osób. Były to mamusie ze swoimi pociechami, które bardzo pozytywnie oceniły tego typu przedsięwzięcie. Bardzo jesteśmy zadowoleni z dzisiejszej tutaj wizyty. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy. Bardzo ciekawe informacje. Widać, że dzieci rzeczywiście są bardzo zajęte tutaj pracami, ale przede wszystkim też taka informacja dla nas rodziców, że
O niektórych rzeczach nie wiedzieliśmy nawet, że w koszyczku można włożyć ser. Sama o tym nawet nie wiedziałam. Pani przepięknie tutaj opowiadała, rzeczywiście bardzo fajnie zachęcała nas do wspólnej tutaj pracy. Zadowolenia nie kryła również Agata Musiałek i jej synowie Nikolas i Maksymilian. Dla nich była to pierwsza wizyta w muzeum, ponieważ w Pabianicach mieszkają od roku. Syn dostał informację z przedszkola o spotkaniu rodzinnym i stwierdziliśmy, że ponieważ jesteśmy nowymi mieszkańcami Pabianic, żeby tutaj zaprzyjaźnić się z obszarem i coś poznać tutaj na temat tego miejsca, poznać nowe sytuacje tutaj. Rodzinne warsztaty wydaje mi się bardzo ciekawe. Można się czegoś dowiedzieć. Nawet ja się dowiedziałam wielu rzeczy, jak się nazywają chociażby różne jajeczka, metody ich kolorowania. Fajnie spędzić czas, czymś zainteresować dzieci, zrobić fajne prace. No i przede wszystkim tak troszeczkę spokojnie podejść do świąt, które są przed nami. Małym uczestnikom dużo frajdy sprawiła część praktyczna, czyli tworzenie ozdób świątecznych, choć jak przyznali, dowiedzieli się też nowych informacji. Mi się najbardziej podobało te długie palmy i te jajka i nie wiedziałam, że to jest tak fajnie. Mi się najbardziej podobały te palmy, nie wiedziałam, że tak długie mogą być, że aż do budynków mogą sięgać. Bardzo fajne były jajka i dużo mogliśmy się dowiedzieć z tego, które rzeczy się nie wiedziałam. O czym na przykład nie wiedziałeś? Że są takie długie palmy, wielkie, że jajka strusie są takie duże, że te jajka są takie jakby zielone, czyli że w trawie, że ten drapieżnik nie tego, no to tego nie widziałam. Takich świątecznych warsztatów muzeum zaplanowało 6, po 3 spotkania w 2 soboty 13 i 27 marca. Wielkanocne rodzinne warsztaty to nie jedyna atrakcja, jaką Muzeum Miasta Pabianic organizuje w przedświątecznym czasie. Placówka zaprasza również do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym Wielkanoc z Muzeum. Konkurs ten polega na zaprojektowaniu muzealnej kartki wielkanocnej z elementami, które dzieciom się kojarzą z naszym muzeum. Jakąś taką wesołą, kolorową pracę. Technika jest dowolna, liczymy na jakąś taką fajną interakcję. Konkurs skierowany jest do dzieci w każdym wieku. Jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę. Informacja o konkursie, jak i regulamin znajduje się na profilu muzeum na Facebooku. Wystarczy odszukać post konkursowy i umieścić zdjęcie swojej pracy w komentarzu wspomnianego postu. W przypadku, kiedy uczestnik nie ma swojego konta na Facebooku, warunki te może spełnić w jego imieniu osoba, która posiada profil prywatny na tym portalu. Na pracę organizator czeka do 4 kwietnia do godziny 23:59. 3 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę lajków, dostaną od muzeum jakieś drobne pamiątkowe nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 8 kwietnia na Facebooku na profilu muzeum.